Dzień dobry, witam Państwa na wykładzie w ramach Nacybiologów. Nazywam się Aleksandra Bilska, jestem doktorantką Instytutu Genetyki i Biotechnologii i dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć trochę o rozwoju technologii sekwencjonowania. Już udostępniam prezentację. Tak, zatem czym jest sekwencjonowanie? Sekwencjonowanie to jest ustalanie kolejności, a więc ustalanie sekwencji, czy to aminokwasów w polipeptydach, czyli kolejność ułożenia aminokwasów w białku, mówimy wtedy o sekwencjonowaniu białek, czy ustalenie kolejności nukleotydów w łańcuchach kwasów nukleinowych i wtedy mówimy o sekwencjonowaniu albo DNA, albo RNA. I o ile mi osobiście bliższe jest sekwencjonowanie RNA, dzisiaj Państwu chciałam opowiedzieć o sekwencjonowaniu DNA, jako tym bardziej popularnym. DNA jest to cząsteczka, która została odkryta w 1869 roku przez Friedricha Mischera. On badał białe ciałka krwi i ich składniki białkowe, natomiast w trakcie tej analizy odkrył nieznaną substancję, która wykazywała dziwne właściwości, inne niż białka, nazwą ją nukleiną. Obecnie wiemy, że jest to DNA. I tutaj jako ciekawostka po lewej stronie jest zaprezentowana właśnie nukleina wyizolowana przez Friedricha Mischera ze spermy łososia. DNA jest to kwas deoksyrybonukleinowy. Jest to polimer. To oznacza, że jest to cząsteczka zbudowana z mniejszych podjednostek, z takich mniejszych bloczków. W tym przypadku są to nukleotydy. No i taki nukleotyd składa się z części wspólnej, tej pomarańczowo-żółtej, wspólnej dla wszystkich nukleotydów oraz z zasady azotowej. Nukleotydy mogą różnić się, różnią się zasadami azotowymi i wyróżniamy cztery zasady azotowe mogące wchodzić w skład nukleotydów. Guanina, cytozyna, tymina oraz adenina. No i to DNA właśnie tworzy taką dosyć charakterystyczną efekt. No i to DNA jest zbudowane z takich właśnie podjednostek. Tu mamy fragment zbudowany z czterech różnych podjednostek. DNA tworzy dosyć charakterystyczną strukturę, ponieważ ono nie jest taką sobie jedną nicią, tylko występuje w postaci dwóch nici, połączonych między sobą właśnie tymi zasadami azotowymi. I to ta kolejność zasad azotowych jest bardzo ważna i to jest tak naprawdę to, co my sekwencjonujemy. Przy czym te zasady oddziałują ze sobą dosyć specyficznie. Guanina oddziałuje z cytozyną, tymina oddziałuje z adeniną, więc jedna nić jest obrazem drugiej nici. A ostatecznie DNA tworzy taką strukturę helikalną. Znajomość struktury DNA zawdzięczamy panom Watsonowi i Jamesowi Watsonowi i Francisowi Crickowi, którzy w 1953 roku opisali strukturę DNA jako strukturę helisy właśnie z dwoma łańcuchami DNA połączonymi zasadami. I to jest oryginalny rysunek z ich publikacji. Natomiast ważne także są inne osoby dla tego osiągnięcia, jak Rosalind Franklin, która pracowała nad rentgenografią tego DNA i właśnie ona jest autorką zdjęcia, tak zwanego zdjęcia 51, czyli zdjęcia rentgenografu DNA, który przyczynił się do tego, że James Watson i Francis Crick właśnie odkryli tę strukturę. I tych dwóch panów razem z Maurice'em Wilkinsem, również zaangażowanym w badanie struktury DNA, współpracującym częściowo z nimi, dostali w 1962 roku Nagrodę Nobla za opracowanie tej struktury. Wiemy już, jak zbudowane jest DNA, jaką ma strukturę, jak go odkryto, ale co właściwie robi DNA? DNA jest to nasz materiał genetyczny. Jest to nośnik informacji genetycznej, czyli zapis informacji o budowie, o funkcjonowaniu organizmu. Jest to niejako przepis, instrukcja do tego, jak nasz organizm ma się kształtować, jak ma funkcjonować, jak ma działać. A funkcjonuje to przez to, że DNA jest niejako instrukcją do produkcji białek, wszystkich białek w naszym organizmie. Ponieważ przepływ informacji genetycznej, tutaj na schemacie po prawej stronie, jest taki, że DNA ulega przepisaniu na taką cząsteczkę pośrednią, RNA. Sekwencja RNA wynika ze sekwencji DNA.
Natomiast RNA służy już bezpośrednio jako matryca do przepisania, przetłumaczenia na język białek. Czyli to, jakie aminokwasy po kolei są w białku, jest efektem tak naprawdę tego, jaka jest kolejność nukleotydów w DNA. Poza tym oczywiście DNA jest naszą nośnikiem, podstawą dziedziczności. To DNA jest przekazywane z rodziców na dzieci. Poza tym w trakcie tego wykładu będę także używać takiego sformułowania jak genom. Genom jest to całokształt informacji genetycznej organizmu, czyli cały zestaw DNA, który występuje w danym organizmie. W przypadku człowieka ludzki genom ma 3 miliardy par zasad, w zasadzie 23 par chromosomów, w tym jednej pary chromosomów płci. Ale biorąc pod uwagę fakt, że mamy 3 miliardy par zasad, mamy tylko 20 do 30 tysięcy genów. To zadziwiająco mało, ludzie na początku myśleli, że mamy 100 tysięcy genów więcej, nie, mamy około 20-30 tysięcy genów. Jeszcze dla porównania, genom wirusa HIV to jest 9 tysięcy par zasad. Drożdży 12 milionów. Człowieka 3,2 miliarda, ale już myszy niewiele mniej, 2,7. Największy, najdłuższy sekwencjonowany obecnie genom należy do aksolotla meksykańskiego, to jest 32 miliardy par zasad, a najdłuższy znany genom, jeszcze nie sekwencjonowany, to jest genom pierisa japońskiego, 150 miliardów par zasad. Co interesujące, jak widać, długość genomu, wielkość genomu nie jest bezpośrednim odzwierciedleniem stopnia złożoności organizmu. Aksolotl meksykański nie jest raczej bardziej złożony niż człowiek, natomiast ma 10 razy więcej, większy, dłuższy genom niż człowiek. I dlaczego sekwencjonowanie? Po co nam sekwencjonowanie? Myślę, że kluczową rolę odgrywa ludzki pęd do wiedzy i ludzka ciekawość. Ludzie, wiedząc, że jest informacja genetyczna zapisana w DNA, mamy te różnego rodzaju nukleotydy, dążą do tego, żeby zbadać tę sekwencję. Wszystkich ciekawi, jaki jest genom człowieka i trochę też szukamy w tej sekwencji rozwiązania naszych problemów, dosłownie leku na raka. Natomiast poznanie sekwencji nie jest jednoznaczne z jej zrozumieniem i to jest bardzo ważne, ponieważ sekwencja to jest tylko przepis, to jest tylko ta instrukcja. To jest po prawej stronie jest fragment sekwencji jakiegoś białka, tylko że wszyscy ludzie, którzy na to spojrzą, nie będą wiedzieli, co to jest, jakie to białko, o co tu w ogóle chodzi. To jest podobnie jak z obcym językiem. Mamy alfabet, który znamy, litery, które znamy, ułożone w jakiejś kolejności, której nie znamy i nie wiemy, co znaczą słowa w obcym języku, mimo że znamy elementy budulcowe. Dlatego bardzo ważna jest także analiza danych i dobre zrozumienie tego, co sekwencjonowaliśmy. Ale kiedy już jesteśmy w stanie przeanalizować te dane, to sekwencjonowanie otwiera przed nami wiele możliwości. Po pierwsze medycyna, diagnostyka chorób genetycznych, wykrywanie nosicielstwa, wykrywanie właśnie obecności jakiegoś zmutowanego genu, zmutowanej, zmienionej sekwencji. Także medycyna spersonalizowana. Są sytuacje, kiedy ludzie z pewnym wariantem sekwencji są na przykład bardziej podatni na leczenie jakimś terapeutykiem. Poza tym ustalanie pokrewieństwa, no i przede wszystkim badania naukowe, coś co jest bliskie właśnie między innymi. Sekwencjonowanie jest naprawdę szeroko wykorzystywane w różnego rodzaju badaniach naukowych. To jest bardzo, bardzo duży zakres badań i myślę, że ta metoda naprawdę otworzyła wiele ścieżek. I przechodząc już do właściwego rozwoju technologii sekwencjonowania, takie pierwsze technologie sekwencjonowania, no to mamy rok. To sekwencjonowanie jest to sekwencjonowanie metodą chemicznej degradacji DNA. W tej metodzie jej wynalazcy, jej twórcy opracowali metody degradacji DNA tak, że to DNA jest cięte tylko w konkretnej zasadzie, czyli na przykład tylko tam, gdzie jest głębina, DNA jest cięte. Oczywiście, kiedy DNA jest traktowane tymi odczynnikami chemicznymi, to jest ono cięte w różnych miejscach, na 10 guanie, na 20, 50.
W związku z tym idea jest taka. Mamy tutaj cząsteczkę DNA, która jest wyznakowana izotopem radioaktywnym, co potem pozwala zobrazować tą cząsteczkę. Mamy 4 równoległe reakcje cięcia właśnie na różnych zasadach. No i potem mamy produkty tych 4 reakcji. I tutaj ważną rolę odgrywa elektroforeza żelowa. Elektroforeza żelowa, elektroforeza w ogóle, jest to taka metoda, która pozwala na rozdział cząsteczek. Kiedy takie DNA umieścimy w takim specjalnym żelu, to wykorzystujemy fakt, że ono ma ładunek, czyli jest naładowane ujemnie. I jak przyłoży się prąd, to migruje pod wpływem tego prądu do plusa, powiedzmy. Ono jest naładowane ujemnie, migruje do plusa. No i co ważne, to tempo migracji jest zależne od wielkości DNA, czyli jeśli cząsteczka jest duża, to ona więcej czasu potrzebuje, żeby się przebić przez ten żel. W związku z tym najdłuższe fragmenty są tu, u góry żelu. Więc krótkie cząsteczki szybko migrują i znajdują się na dole żelu. W związku z tym na dole żelu właśnie mamy najkrótsze fragmenty, im wyżej, tym fragmenty są dłuższe. W związku z tym mamy tutaj właśnie obraz żelu, obrazowanie właśnie dzięki izotopowi radioaktywnemu i po kolei odczytujemy sobie, jaka jest sekwencja. Oczywiście w praktyce wygląda to trochę brzydziej, powiedzmy. Wygląda to tak, niemniej takie są początki metody. Metoda ta została dosyć szybko wyparta jednak przez metodę sekwencjonowania Sangera. To metoda polegająca nie na degradacji, na łamaniu tego DNA, tylko na wydłużaniu sekwencji. W wydłużaniu DNA chodzi o to, że jeśli mamy matrycę, tutaj na szaro, jednonicowe DNA, to jesteśmy w stanie, jest taki enzym, jak polimeraza DNA, która jest w stanie wydłużyć to DNA, zrobić drugą nić tego DNA, dobudować. Tylko że ona nie może zaczynać tak sobie, ona potrzebuje zacząć od czegoś. Dlatego konieczne jest dodanie tak zwanej sekwencji primera, startera, krótkiej sekwencji, która pasuje do matrycy i od niej polimeraza może startować i dobudowywać nić. Oczywiście potrzebuje mieć co dobudowywać. W związku z tym do takiej mieszaniny musimy także dodać tak zwane DNTP, czyli zwykłe, normalne nukleotydy włączane w wydłużony łańcuch. Tylko że jeśli mamy po prostu proces wydłużania, to on w żaden sposób nie mówi nam o tym, jaką mamy sekwencję. Natomiast Sanger zaproponował wykorzystanie zmodyfikowanych nukleotydów, żeby zatrzymywać to wydłużanie. I wtedy, jeśli mamy ponownie 4 reakcje i w każdej reakcji mamy inny zmodyfikowany nukleotyd, to w każdej z tych próbek są fragmenty DNA zakończone innym nukleotydem, tak? Czyli w tym przypadku mamy tak zwany dideoksynukleotyd. Mamy naszą reakcję, czyli przeprowadzamy wydłużanie DNA i akurat tutaj dodajemy dideoksyadenina. Na matrycy mamy 3 tyminy, polimeraza sobie dosyntetyzowuje, ale raz na jakiś czas dołącza dideoksyadenina. Dołączenie powoduje, że polimeraza już nie może iść dalej. W związku z tym mamy fragment DNA kończący się dideoksynadeniną. Tutaj jest trochę dłuższy, tutaj trochę krótszy, tutaj średni. Potem ponownie przeprowadzamy elektroforezę i produkty tych 4 równoległych reakcji są rozdzielane w żelu i analizowane od dołu do góry i sekwencja jest odczytywana. Tu mam prożek od C, tu mam od A, tu znowu od C i po kolei odczytywana jest sekwencja. Metoda ta oraz metoda Gilberta, generalnie początki sekwencjonowania, pozwoliły uhonorować właśnie tych 2 panów Nagrodą Nobla w 1980 roku. Metoda Sangera w przeciwieństwie do metody Maxama Gilberta jest ciągle wykorzystywana, aczkolwiek doczekała się pewnych usprawnień. Przede wszystkim nie ma już stosowanego znakowania izotopowego, tylko stosuje się znakowanie fluorescencyjne. To też pozwala znakować różnymi kolorami różne nukleotydy. No i przede wszystkim zostało to silnie zautomatyzowane. Pierwszy sekwenator to już jest 1986 rok i wszystko robi już za nas komputer i zamiast analizy, skrupulatnej analizy żelu, dostajemy po prostu taki chromatogram, jak tutaj na dole,
i mamy wykres intensywności fluorescencji różnych kolorów. To jest tak jakby tu był dół żelu, tu była góra żelu, czyli od lewej do prawej czytamy sekwencję. Przepraszam. Kiedy już opracowaliśmy jakieś podstawy sekwencjonowania, oczywiście pojawiło się pytanie, czy jesteśmy w stanie sekwencjonować ludzki genom. Tak też w 1990 roku ruszył projekt poznania ludzkiego genomu, Human Genome Project, którego celem było ustalenie sekwencji ludzkiego genomu w ciągu 15 lat. Jego zasady dotyczyły międzynarodowości, utworzenia międzynarodowego konsorcjum opartego na współpracy oraz ważna była także zasada upublicznienia danych uzyskanych, czyli złożonych sekwencji DNA w ciągu 24 godzin od zrobienia tego. Oczywiście było to bardzo dobrze zaplanowane. Najpierw przygotowano mapę ludzkiego genomu, przeprowadzono jakieś wstępne sekwencjonowania mniejszych genomów, jak genomu drożdżowego. Następnie była już ta główna faza sekwencjonowania już ludzkiego genomu i uzupełnianie przerw. Budżet 3 miliardy dolarów. Metoda sekwencjonowania jest bardzo ciekawa, ponieważ sekwencjonując metodą Sangera jesteśmy w stanie zanalizować tylko dosyć krótkie fragmenty, 500 par zasad, 1000 par zasad, to już maksimum. Natomiast ludzki genom jest ogromny. W związku z tym tutaj w tej metodzie ludzki genom został pocięty na krótsze fragmenty, które zostały uszeregowane korzystając z tych wcześniejszych map i kolejne fragmenty były sekwencjonowane. Było sekwencjonowanie tak zwaną metodą shotgun, czyli losowego fragmentowania, losowego cięcia tych fragmentów na mniejsze fragmenty i sekwencjonowania tych krótkich fragmentów. A jak potem złożyć te krótkie fragmenty w całość? Otóż częściowo oczywiście one się na siebie nakładały. W związku z tym, jeśli mieliśmy dwie nakładające się sekwencje, to byliśmy w stanie określić, która sekwencja jest pierwsza, która druga i przez takie składanie na zakładkę złożyć całość. Oczywiście jest to bardzo pracochłonne, czasochłonne i wymaga bardzo dużej skrupulatności. Równolegle w 1998 roku prywatna firma biotechnologiczna Celera Genomics skierowana przez Craiga Ventera rozpoczęła swój własny projekt poznania ludzkiego genomu. Oni dali sobie na to 3 lata, aczkolwiek w przeciwieństwie do projektu poznania ludzkiego genomu, zakładali, że jeśli zrobią to szybciej, złożą genom szybciej, to opatentują go. Miałoby to ogromne konsekwencje, dlatego było to na pewno jednym z powodów, dla którego projekt przyspieszył, projekt, ten międzynarodowy projekt. I w konsekwencji w 2001 roku pojawiły się pierwsze drafty ludzkiego genomu. Równolegle grupy od projektu poznania ludzkiego genomu w Nature oraz w Science, czyli dwa największe pisma naukowe w Science grupy Craiga Ventera. Projekt skończył się w 2003 roku, a więc 2 lata przed planowanym zakończeniem. W 2004 roku pojawiła się już publikacja opisująca cały ten genom. W konsekwencji w 2003-2004 roku mieliśmy już sekwencjonowane 99% genomu ludzkiego z 99,9% dokładnością. Oczywiście to nie było tak, że sekwencjonowano tylko ludzki genom. W tym czasie równolegle sekwencjonowano także inne genomy. Sekwencjonowano pierwszy bakteryjny genom w 1995 roku. Rok później pierwszy genom organizmu eukariotycznego, w tym przypadku drożdże piekarnicze, potem pierwszy organizm wielokomórkowy, pierwszy ludzki chromosom 9 lat po rozpoczęciu Human Genome Project, muszka owocówka, Arabidopsis thaliana, mysz, no i wreszcie człowiek w 2003 roku. Następnie rozpoczęła się era rewolucji w sekwencjonowaniu. Opracowano technologię nowej generacji, pojawiło się sekwencjonowanie tak zwanej nowej generacji, drugiej generacji. Jest to wysokoprzepustowe sekwencjonowanie, gdzie równolegle jesteśmy w stanie analizować, sekwencjonować wiele próbek. W tej metodzie
sekwencjonujemy dosyć krótkie fragmenty DNA, ale ze względu na to, że uzyskujemy bardzo dużą ilość tych odczytów, czyli tych sekwencjonowanych fragmentów, one się na siebie nakładają, jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć wydajność. I w związku z tym generalnie jest to szybsza metoda, jest to tańsza metoda, jest to dokładniejsza metoda i naprawdę była to bardzo duża rewolucja w sekwencjonowaniu. Pierwszy komercyjny sekwenator to jest 2005 rok i sekwenator 454. I właśnie trzy pierwsze platformy zajmujące się sekwencjonowaniem to jest 454, Solexa i Solid. Z tych trzech obecnie Solexa jest tak naprawdę przetrwała i dominuje na rynku platform do sekwencjonowania. Obecnie nazywa się Illumina i naprawdę oferuje bardzo duży szereg rozwiązań w tym zakresie sekwencjonowania. I właśnie chciałam opowiedzieć trochę bardziej o sekwencjonowaniu w technologii Illumina. Samo przygotowanie próbki do sekwencjonowania polega na tym, że DNA musi ulec fragmentacji. Tak jak mówiłam, to są krótkie fragmenty, które są sekwencjonowane około 100-150 par zasad. Potem do takich DNA dodaje się tak zwane adaptery, czyli takie krótkie, znane sekwencje stanowiące metkę, pozwalające potem rozróżnić to DNA. I takie DNA jest przyczepiane do powierzchni stałej, do powierzchni takiej płytki, właśnie też dzięki adapterom i powielane. To jest tak zwana amplifikacja klonalna, powielanie klonalne. To oznacza, tutaj może to lepiej widać, że mamy pojedyncze cząsteczki DNA, które się powielają i tworzą takie klony. Tutaj jest zbiór klonów, osobników potomnych danej jednej cząsteczki. To, co jest bardzo, powiedziałabym, śmieszne w tej technologii, jest to, że wykorzystuje tak zwaną amplifikację, powielanie mostkowe, czyli tworzą się takie mostki w trakcie powielania. Potem przeprowadzony jest już proces sekwencjonowania, o którym za sekundę powiem, oraz najważniejszy tak naprawdę proces, czyli analiza uzyskanych danych. Tak jak mówiłam, sama sekwencja nic nam nie mówi. I tu jeszcze dodam, tak wygląda właśnie taka celka przepływowa, czyli ta płytka, na której dochodzi do sekwencjonowania. Sekwencjonowanie w technologii Illumina to jest tak zwane sekwencjonowanie przez syntezę i jest to w idei zbliżone do sekwencjonowania Sangera, czyli też mamy wydłużanie nici DNA, tu mamy wykorzystane nukleotydy wyznakowane fluorescencyjnie, ale nie ma tutaj nieodwracalnej terminacji stosując zmodyfikowane nukleotydy. Tutaj jest terminacja, czyli zastopowanie tego wydłużenia, ale jest ona odwracalna. Czyli mamy nić DNA przyczepioną do tej płytki i mamy nukleotydy wyznakowane fluorescencyjnie. Dochodzi do dobudowania nukleotydu. To hamuje polimerazę, która nie jest w stanie dalej ruszyć, ponieważ one są odpowiednio zmodyfikowane, wszystkie. Obrazujemy, czyli wzbudzamy fluorescencję i sprawdzamy, w jakim kolorze mamy świecenie w danym miejscu i dodajemy odpowiednią chemię, żeby odciąć tą grupę od naszego nukleotydu, który blokuje polimerazę, czyli po tym kroku polimeraza może dodać kolejny nukleotyd. I znowu dodaje nukleotyd, reakcja się zatrzymuje, mamy obrazowanie, odcięcie, kolejny nukleotyd itd., itd. I to właśnie widać dobrze tutaj, gdzie w kolejnych cyklach widzimy świecenia w różnych kolorach, co odzwierciedla to, jakie są kolejne nukleotydy. Tutaj jest taki mały przegląd możliwości tej platformy Illumina i sprzętów, które oferują. Warto spojrzeć na tą wartość, to jest maksymalna ilość odczytów, czyli sekwencjonowanych fragmentów w danym przebiegu sekwencjonowania i taki mały sekwenatorek może nam dać 4 miliony odczytów, 1,2 giga danych. Natomiast najnowsze, najbardziej zaawansowane sekwenatory, tak jak NovaSeq, to jest 20 miliardów odczytów i 6 tysięcy giga danych. W związku z tym jest to naprawdę ogromna ilość danych i w porównaniu do tego sekwencjonowania Sangera jest to naprawdę różnica. No i oczywiście
Rozwój nowych technologii w sekwencjonowaniu, spowodował znaczny spadek kosztu sekwencjonowania. Koszt sekwencjonowania genomu ludzkiego, to już jest kwota rzędu $1000. Koszt sekwencjonowania 1 000 000 par zasad to od 2010 roku jest poniżej dolara. Poza tym znacznie przyspieszyło tempo sekwencjonowania. Projekt 1000 genomów skończył się w 4 lata. Projekt 100 000 genomów są lata 2015-2018 i naprawdę to robi wrażenie. I już ostatni rodzaj sekwencjonowania, czyli sekwencjonowanie nowej generacji, jest to sekwencjonowanie oparte o sekwencjonowanie pojedynczej cząsteczki i sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym. Jest to metoda, która w przeciwieństwie do poprzednio przeze mnie wspominanej generuje długie odczyty, czy wręcz bardzo długie odczyty. W związku z tym jest to odpowiedź na minusy właśnie tego sekwencjonowania drugiej generacji, problemy sekwencjonowania z krótkimi odczytami, z krótkimi fragmentami. Ponieważ jeśli mamy sekwencje DNA, które są silnie powtarzające się, to nawet jeśli mamy bardzo, bardzo dużo powtórzeń, to nie jesteśmy w stanie, czyli dużo tych odczytów, dużo tych fragmentów, nie jesteśmy w stanie określić, która cząsteczka była wcześniej, która później, która jest gdzie. Jeśli mamy jeden bardzo długi odczyt, to nie ma w ogóle żadnych problemów. Tutaj mamy dwie główne platformy, Pacific Biosciences i Oxford Nanopore Technologies. Platforma Pacific Biosciences, tak tylko powiem skrótowo, działa nieco podobnie do Illumina, w tym sensie, że wykorzystuje fluorescencyjnie wyznakowane nukleotydy dodawane do nici. Aczkolwiek tutaj jest to sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym, nie ma żadnej potrzeby stopowania, a jest to uzyskane dzięki temu, że mamy bardzo mały obszar ulegający wzbudzeniu fluorescencji. Więc detekcja świecenia jest tylko z pojedynczego nukleotydu. Nie ma potrzeby zatrzymywania reakcji. Mamy idącą polimerazę, mamy puls od jednego nukleotydu, przerwa, puls od drugiego nukleotydu, przerwa. Właśnie dzięki temu zmniejszeniu obszaru. To tak naprawdę bardzo, bardzo skrótowo. Natomiast chciałam trochę bardziej powiedzieć o tej drugiej platformie, Oxford Nanopore Technologies, i uważam, że jest ona naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. W tej technologii wykorzystuje się nanopory, takie małe białka będące porami, które są umieszczone w membranie. I cząsteczki DNA przechodzą przez ten por, oczywiście po rozpleceniu wcześniejszym nici przez odpowiedni enzym. Zatem ta cząsteczka przechodzi przez por pod wpływem prądu. I w momencie, kiedy przechodzi przez ten por, to zmienia natężenie prądu, tylko że ta zmiana jest specyficzna do tego, jaki konkretny nukleotyd jest w porze. W związku z tym analiza zmiany natężenia prądu w czasie daje nam informację o tym, jakie sekwencje są, jaka jest konkretna sekwencja. Tu akurat mam dane z sekwencjonowania RNA, a nie DNA, ale na przykład tutaj bardzo fajnie widać ten ciąg. To jest tak zwany ogon poli A w RNA, czyli taki ciąg adenin. Tu jest ciąg adenin i widzimy, że wszystkie są mniej więcej tej samej wielkości. I tą metodą udało się uzyskać odczyty ponad 2 miliony par zasad. To jest naprawdę bardzo, bardzo długi fragment DNA. I co jest też naprawdę super, o ile tą metodą oczywiście można sekwencjonować na dużą skalę, to też umożliwia tę metodę sekwencjonowania na bardzo małą skalę. To są najmniejsze ich sekwenatory. Sekwenator po lewej to jest Minion, on jest wielkości telefonu. Natomiast Midjion jest wielkości USB, natomiast on jeszcze nie jest dostępny komercyjnie. Natomiast ten Minion jest powszechnie używany do sekwencjonowania i on działa tak, że po prostu podłącza się go do laptopa. Tak jak tutaj widać, mamy sekwenator podłączony do laptopa, co z tym nie jest to gigantyczna maszyna wymagająca komputera z ogromną ilością pamięci, tylko po prostu można zabrać go na biegun, powiedzmy nawet. No może powiedzmy, że to przesada, bo jednak potrzebna jest temperatura odpowiednia, no ale można go zabrać naprawdę różne miejsca. To jest też fajne, że
Zwykle w normalnych protokołach, w normalnych podejściach do sekwencjonowania, zanim uzyska się z czystego DNA odpowiednią tak zwaną bibliotekę, czyli to DNA przygotowane do sekwencjonowania, to jest tak naprawdę długa, długa droga. Natomiast tutaj producenci zapewniają także zestaw do przygotowania tej biblioteki, który umożliwia zrobienie tego w 10 minut, i wymagana jest do tego tylko właśnie taka pipeta do nakładania objętości oraz kubek z gorącą kawą, żeby zapewnić odpowiednią temperaturę. W związku z tym można to zabrać naprawdę wszędzie i już kończąc, nawet można zabrać ten sekwenator w kosmos. Doszliśmy wreszcie do minionków w kosmosie. W 2016 roku przeprowadzono sekwencjonowanie właśnie nanoporem na stacji kosmicznej. To było badanie, w którym to samo DNA analizowano na Ziemi w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz po jakimś czasie. No generalnie powiedzmy, że na tym nie chcę się skupiać, natomiast myślę, że jest to naprawdę super, że jesteśmy w stanie wziąć taki mały sekwenator, przykleić go tutaj. On był oczywiście trochę zmodyfikowany, żeby był w stanie funkcjonować w tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale po prostu jesteśmy w stanie sekwencjonować na stacji kosmicznej. Czyli w ciągu 40 lat od tego sekwencjonowania Sangera i gigantycznych żeli, analizy prążków, naprawdę pracochłonnej, czasochłonnej, kosztochłonnej, jesteśmy w stanie po prostu wziąć sekwenator w kieszeń i zabrać go na stację kosmiczną. I uważam, że jest naprawdę, naprawdę super. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa techniką, technologią sekwencjonowania i mam nadzieję, że opowiedziałam to w miarę przystępny sposób. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zachęcam do pisania do mnie na mailu. Oraz oczywiście zachęcam do wzięcia udziału w innych zajęciach w ramach Nocybiologów. Na pewno są bardzo interesujące. Niestety ten rok jest jaki jest i wykłady, cała noc biologów wprowadzona jest w taki, a nie inny sposób. Niemniej i tak zachęcam, jest naprawdę super inicjatywa. Z mojej strony to wszystko i dziękuję bardzo. Do widzenia.